Badaszewskie inwestycje. Zapewne jak tutaj zaczniemy kopać, to coś wykopiemy i tak właśnie się stało. Ja witam dzisiaj z nami przede wszystkim pana profesora Jakuba Lewickiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który będzie też pewnie ciekaw, co tam zabytkowego pod ziemią się kryje. Jest z nami oczywiście wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Witamy również wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy Sławomira Potapowicza i dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, który realizuje te inwestycje, Łukasza Puchalskiego. Proszę Państwa, ja tutaj mam taki rysunek poglądowy, przepraszam, że nie zdążyliśmy wydrukować w lepszym formacie, ale to już część z Państwa widziała. Tak to wyglądało w 1944 roku przed wybuchem Powstania Warszawskiego jeszcze, ale oczywiście już po kilku latach okupacji. To pokazuje, na jakim terenie pracujemy w tym momencie. A ja oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Właściwie to powinienem powiedzieć, witamy państwa na skrzyżowaniu ulicy Wielkiej i Złotej. Dwóch ulic, które nie istnieją dzisiaj na mapach Warszawy, ale tak jak przed chwilą pokazała pani rzecznik, istniały jeszcze w 1944-1945 roku i przez parę lat po wojnie, do momentu rozpoczęcia prac związanych z Placem Defilad oraz z Pałacem Kultury i Nauki. I spotkaliśmy się po to, żeby pokazać Państwu po pierwsze, że od kilku tygodni tu trwają intensywne prace. Zaczęliśmy zgodnie z zapowiedzią od prac, czy wykonawca zaczął na nasze zlecenie od prac, które związane są z odkrywką kluczowych elementów, tych, pod którymi mają znajdować się elementy infrastruktury przyszłego placu, jak go nazywamy obecnie, centralnego, choć to do Rady Miasta będzie należało oczywiście, jak on będzie nosił finalnie nazwę. Na razie roboczo ma taką nazwę w naszym zadaniu inwestycyjnym. Po drugie, chcieliśmy Państwu pokazać, po to, żeby przeciąć jakiekolwiek spekulacje, to, co już wiemy na temat tego, co zostało pod powierzchnią Placu Defilad zachowane. Są to elementy infrastruktury, którą możecie Państwo zobaczyć zarówno ulicy Wielkiej, jak i ulicy Złotej. I to już wiemy. Chcemy też Państwu dzisiaj powiedzieć, że mamy świadomość tego, że nasze miasto w tym miejscu przeżyło bardzo bolesną historię, nie tylko związaną z obchodzonymi wczoraj rocznicą Powstania Warszawskiego, ale też tą bolesną częścią historii z tym, co się stało z tym kawałkiem Warszawy po wojnie. I świadomi tego chcemy wspólnie z konserwatorem zabytków wypracować rozwiązanie, które pozwoli nam jak najwięcej z tych rzeczy, które dzisiaj właśnie odkrywamy, zachować w przyszłym zagospodarowaniu placu centralnego. To niezwykle trudna praca, od razu powiem, i oczywiście mieliśmy świadomość, czy mieliśmy z tyłu głowy, że w momencie, kiedy rozpoczniemy pracę na placu centralnym, natrafimy na elementy, które mogą nie być zewidencjonowane, mogą nie być nawet w żaden sposób ujawnione w archiwach czy w dokumentacji, którą dysponuje czy konserwator zabytków, czy my w ramach naszej dokumentacji, którą dysponuje Pałac Kultury i Nauki. I właśnie jesteśmy w takim momencie. Jest to oczywiście jasny sygnał do tego, żeby też powiedzieć Państwu o tym, że ponieważ to jest kawałek historii Warszawy, ważny nie tylko dla nas jako dla władz miasta, ale dla każdego mieszkańca, dla każdego odwiedzającego nasze miasto, więc chcemy do tego podejść w sposób pieczołowity, w sposób dokładny, po to, żeby nie zmarnować szansy, jaka przed nami stoi, związanej z tym, żeby jak największy element tego dziedzictwa móc przekazać również dalej pokoleniom, bo o to chodzi w całym podejściu nowoczesnym dotyczącym dziedzictwa kulturowego i zabytków. Po trzecie, i to już jakby na koniec też jakby spuentuję i oddam głos panu profesorowi Lewickiemu, czeka nas teraz trudna praca i też chcę, żebyście państwo dali nam chwilę czasu na to, żebyśmy mogli przez kilka tygodni, mam nadzieję, że to nie potrwa więcej, móc ustalić, w jakim zakresie i w jaki sposób postaramy się właśnie te elementy dziedzictwa uwydatnić. Czeka teraz nas ciężka praca pod kątem nadzoru archeologicznego i ustalenia właśnie ze służbami dzisiaj obecnego z nami na konferencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pana profesora Jakuba Lewickiego, zasad dotyczących zachowania tych elementów, które są rzeczywiście tym dziedzictwem
niezbędnym do zachowania, czy też niezbędnym do w jakikolwiek sposób wydatnienia tu, czy w innym miejscu, bo tak jak mówię, nie przesądzamy teraz na razie o tym, w jaki sposób będzie to, będziemy to zachowywali. Elementów, kawałków w historii tego miasta, które jak Państwo przed chwilą mogli zobaczyć w tych odkrytych już elementach, są naprawdę w bardzo dobrym stanie i na pewno są to elementy, które są godne temu, żeby nimi się teraz zająć i poddać je analizie, ale też dać potem możliwość wykorzystania tego kawałka dziedzictwa w sposób taki, który pozwoli upamiętnić przedwojenny fragment Warszawy. Koncept projektu, bo to powtórzę na koniec, co od początku powtarzaliśmy, celowo ta praca, która została wybrana w sądzie konkursowym w roku 2016, o ile mnie pamięć nie myli, celowo została ona, celowo wybraliśmy taką pracę, która właśnie jakby odnosi się do dziedzictwa przedwojennej Warszawy i to przyszłe zagospodarowanie Placu Centralnego jest w taki sposób zaprojektowane, aby pokazać, że to był kiedyś żyjący fragment miasta. Dzisiaj i w przyszłości będzie to żyjący fragment zielonej części Warszawy, zielonego placu, który będzie otoczony nie tylko Pałacem Kultury, ale budynkami, które mają być wybudowane zgodnie z planem miejscowym. Chciałem teraz oddać głos panu profesorowi Jakubowi Lewickiemu, wyręczając trochę panią rzecznik, po to, żeby płynnie przejść do tematu związanego z tym, co wiemy już o tym miejscu i co chcielibyśmy też wspólnie ustalić w najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o przyszłość tych artefaktów, że tak nazwę, które dzisiaj wykonawca odkrył. Szanowni Państwo, ja wielokrotnie powtarzam, że Warszawa ma unikalne DNA i ma bardzo wiele różnorakich wartości, tych widocznych, ale tych także nieustannie odkrywanych. Jest niczym tajemnicza księga, którą można wertować do przodu, ale także się cofać. I właśnie jesteśmy na jednej z poprzednich kart historii Warszawy. Właśnie w trakcie prowadzonych tutaj prac odkryliśmy unikalne fragmenty bruku, unikalne fragmenty dawnej zabudowy. Spodziewaliśmy się, że te fragmenty tam są. Zresztą przekazy o zasypaniu reliktów zabudowy są. Natomiast zaskoczeniem dla nas jest to, że one są stosunkowo głęboko, czyli powyżej 2 metrów obecnego poziomu gruntu, a więc te wszystkie relikty zostały pokryte kolejnymi warstwami nasypu. Jesteśmy dopiero na początku badań, na początku analiz. Ja dołożę wszelkich możliwych starań, żeby te badania zostały wykonane pieczołowicie i żeby jak najwięcej dowiedzieć się o przeszłości tego miejsca. Jesteśmy na początku drogi. Bardzo dziękuję za współpracę z władzami Warszawy. Chcemy jak najlepiej współpracować tutaj z panem prezydentem Olszewskim, z innymi przedstawicielami władz. Wszyscy poznajmy nieznaną, ukrytą historię Warszawy. Dziękuję. Serdecznie dziękuję i zapraszamy Sławomira Potapowicza, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, który z okna może obserwować postępy prac. Tak, dokładnie z 20 piętra, gdzie znajduje się biuro Rady, możemy na bieżąco jako Rady Miasta Stołecznego Warszawy obserwować to, co dzieje się na tym miejscu budowy. Natomiast, szanowni Państwo, my jesteśmy dzień po najważniejszych dla naszego miasta uroczystościach związanych z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W tych dniach przypominamy nie tylko cierpienie naszych mieszkańców, nie tylko bohaterstwo powstańców warszawskich, ale też skalę zniszczeń, jakich doznała Warszawa. Konsekwentne i systematyczne niszczenie kamienicy po kamienicy. To pokazuje, jak bardzo istotne i ważne jest, aby pamiętać o tych wszystkich elementach przeszłości, które kształtują historię naszego miasta. My mamy świadomość tego jako Rady Miasta Stołecznego Warszawy, że badania historyczne to nie tylko kwestia weryfikacji przekazów historycznych, ale też przypominania historii dawnych mieszkańców Warszawy. Ale jednocześnie naszym celem jest też patrzenie w przyszłość. Naszym celem jest to, aby wszystkie te miejsca, które wymagają zagospodarowania, były przywracane na nowo naszym mieszkankom i naszym mieszkańcom. Także ten plac, plac centralny, jest istotnym elementem kształtowania nowoczesnego, nowego centrum Warszawy. I mamy też nadzieję, jako włodarze Warszawy, wspierający tutaj prezydenta
Rafała Trzaskowskiego, że ten plac centralny, jak został nazwany przez pana prezydenta, zgodnie z tymi planami, które zostały przedstawione i wyłonione na zagospodarowanie tego terenu, nie będzie albo wcale, albo w istotny sposób wstrzymane. Liczymy tutaj bardzo na bardzo silną współpracę władz miasta, prezydenta i pana konserwatora i że uda się doprowadzić do sytuacji, w której zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem prace związane z oddaniem tego terenu, oddaniem go mieszkańcom odbędą się we wszystkich zakładanych przez nas terminach. Chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy, nasze mieszkanki mogli cieszyć się z tego odnowionego, zielonego, pięknego placu, który jednocześnie, tak jak to podkreślił i zauważył pan prezydent Olszewski, zachowuje w swoim zagospodarowaniu te dawne elementy, odwzorowując miejsca, gdzie stały kamienice, gdzie były ciągi piesze, ciągi uliczne. W związku z tym mam nadzieję, że uda się, i tutaj gorący apel i do pana konserwatora, i do pana prezydenta o to, aby w ramach tych prac, które mają służyć przywróceniu tego miejsca naszym mieszkańcom, udało się doprowadzić do takiego konsensusu, który z jednej strony będzie szanował świadectwo dawnej historii Warszawy, ale jednocześnie będzie się otwierał na nowe centrum Warszawy, to, które będzie służyło nam wszystkim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich, może kilka słów o harmonogramie. Co teraz, jakie dalsze kroki w związku z tymi odkryciami? No to ja mam zdecydowanie najtrudniej. Trudne pytanie. Nie za każdym razem organizujemy konferencję prasową, ale praktycznie za każdym razem, jak w centrum miasta realizujemy jakąkolwiek inwestycję, znajdujemy tą starą, historyczną Warszawę, chociażby teraz rzut kamieniem stąd na ulicy Marszałkowskiej, budując drogę dla rowerów na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i ulicy za Żelazną Bramą. Mamy centralnie posadowioną kamienicę, która też jest objęta nadzorem archeologicznym, jest odkrywana. No tam akurat w dużej mierze udaje się koordynować te prace tak, by ominąć ten czas potrzebny na przeprowadzenie tych badań, by on nie wpłynął na termin końcowy inwestycji. Natomiast tutaj widzimy w zasadzie, że gdzie nie wbijemy łopatę, tam coś, tą symboliczną łopatę, bo oczywiście większość prac tych głębinowych jest za pomocą maszyn prowadzone. Firma Balzoa, która wygrała ten przetarg i realizuje te prace, zaczęła od rozbiórki nawierzchni. Tutaj to, co już mówi pan przewodniczący i pan prezydent, praca konkursowa, która została wybrana do realizacji. Ona z jednej strony w obrysie pokazuje rzuty kamienic w nowej posadzce, natomiast też ten kamień, który w tej chwili odzyskiwany jest przez wykonawcę, on też w znacznej części ma być wykorzystywany później w trakcie odbudowy tego placu. Natomiast wykonawca zaczął od tego, od czego zaczyna się budowę, czyli od tych elementów, które są najgłębiej posadowione. I tutaj w przypadku tej inwestycji są to cztery zbiorniki retencyjne. Mówiłem już na konferencji w momencie, kiedy zaczynaliśmy inwestycje, że te zbiorniki wymagają zagłębienia się nawet do 10 metrów. Wystarczyły dwa, żeśmy znaleźli ulicę. To jest stary przebieg ulicy Złotej z torami tramwajowymi, prawdopodobnie przedwojennymi. Widać już po bokach tej ulicy piwnice ceglane. No i w tej chwili jesteśmy przed takim dylematem i tutaj nasze rozmowy z konserwatorem będą kontynuowane. Czy my dzisiaj koncentrujemy się na odkrywkach w tych miejscach, gdzie faktycznie schodzimy głęboko, czy odkrywamy wszystko? Bo jest wielce prawdopodobne, że tutaj, tak jak była zburzona Warszawa, tak została zasypana, nikt tego nie porządkował, nikt z tym nic nie robił. No, realizujemy duży projekt, realizujemy projekt trochę na uboczu, nie tak jak w przypadku projektów drogowych, które są uciążliwe dla mieszkańców i najczęściej jakby w takich przypadkach mamy bezpośrednio pod nawierzchnią ulicy jakieś odkrycia archeologiczne. Tutaj te odkrycia znajdują się 2 metry w głąb. Oczywiście jakby uprzątnięcie tego terenu, żeby odkryć całą tą przestrzeń, jest to masa pracy do wykonania. Pracy, która absolutnie jakby wpłynie na termin realizacji tego przedsięwzięcia, natomiast dzisiaj musimy wspólnie ustalić, jaki zakres będziemy odkrywać i w jaki sposób podejdziemy do tych odkryć archeologicznych.
Ja na naszych inwestycjach, to i w zeszłym roku, i w tym roku, i w latach ubiegłych widziałem już sporo rzeczy, ale faktycznie z punktu widzenia wartości historycznej to chyba te odkrycia, które mamy tutaj, no naprawdę są największe. No i tutaj myślę, że najbliższe tygodnie jakby pokażą, w jakim zakresie mierzymy się z tą historią, a wtedy będziemy mogli odpowiedzieć konkretnie na pytanie, jak to się przekłada na harmonogram. W tej chwili wykonawca tych pierwszych prac podziemnych, najważniejszych po to, żeby realizować kolejne, spory zakres ma wstrzymany i jakby to musi się odbić na terminie. Natomiast na ile, na jak długo będzie to wstrzymanie i jaki zakres prac, robót dodatkowych, nieprzewidzianych jakby w tej umowie będzie do wykonania, będzie to przedmiotem naszej wspólnej dyskusji. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę Państwa. Chcemy też, żeby Państwo byli na bieżąco, bo wiemy, że jest to ważne i interesujące, więc stąd pozwoliliśmy sobie Was dzisiaj tutaj zaprosić i za chwilę pokażemy jeszcze to, co na ten moment możemy pokazać, czyli te pomieszczenia, które znajdują się pod dawną trybuną, ale zanim wybierzemy się na wycieczkę, jeszcze jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to zapraszam, jest tu mój kolega z mikrofonem po Państwa lewej stronie, więc zapraszam. Krzysztof Jędrasik, Radio Warszawa. Ja mam takie pytanie, czy jest ryzyko, że na tym terenie znajdują się jeszcze niewybuchy z czasów II wojny światowej? I czy podczas pracy rzeczywiście jest to pewne ryzyko? To ja odpowiem krótko. Wszędzie na terenie Warszawy jest takie ryzyko i my również tego nie wykluczamy. Na razie z tego, co mi wiadomo, nie zidentyfikowaliśmy żadnego takiego materiału czy żadnego takiego ładunku, który byłby przedmiotem prac saperskich. Natomiast absolutnie każdy, kto realizuje tego typu zadania, jakby jest świadomy tego, że czy robimy kawałek drogi, czy dotykamy jakiejś kubatury, za każdym razem jest ryzyko, że mogą to być ładunki wybuchowe. Od razu mówię, że procedura postępowania w tym wypadku jest o wiele prostsza i o wiele mniej skomplikowana niż tą, z którą musimy się zmierzyć w przypadku tego, kiedy odkryliśmy niezidentyfikowany czy też niezewidencjonowany element infrastruktury, o której dzisiaj jest dzisiejsza konferencja. Ja tylko uzupełniając odpowiem, że my na razie, tak mówiąc kolokwialnie, grzebiemy w ziemi, która znalazła się w tym miejscu po wojnie. My jeszcze nie zeszliśmy do tych poziomów, które jakby znajdowały się tu w trakcie wojny, więc jakby to ryzyko jest spore, jakby bierzemy je pod uwagę, ale jeszcze w tym momencie nawet nie mogliśmy jeszcze do takich historii dotrzeć. Dzień dobry, Jan Kielak, Radio Kolor. Ja mam pytanie odnośnie tego, bo tutaj większość z tych prac zostanie ograniczona, wstrzymana. Odnośnie tych odkryć, które tutaj mamy, czy one będą dalej odkrywane i czy te prace będą prowadzone właśnie przez archeologów? Dzisiaj przedmiotem pracy archeologów są oczywiście te elementy, które już są odkryte, bo do tego nas zobowiązują przepisy prawa i też jakby kontrakt to przewiduje, również nadzór archeologiczny. Natomiast istotnie jednym z elementów naszego uzgodnienia z konserwatorem zabytków w najbliższych dniach, tygodniach jest kwestia tego, czy oprócz tych elementów, które są dzisiaj odkryte, dokonujemy odkrywki pozostałych elementów i też dlatego dzisiaj mówimy Państwu wprost, że tego nie wiemy, tak? W sensie i prosimy Państwa o cierpliwość, na pewno będziemy Państwu przekazywali na bieżąco informacje w tym zakresie. Jeśli zapadnie decyzja wspólnie z konserwatorem zabytków i jego służbami w zakresie konieczności dokonania dalszych odkrywek, oczywiście szanując, tak jak powiedziałem, dziedzictwo, historię tego miasta, będziemy to wspólnie robili. To ja mam w takim razie pytanie do pana konserwatora. Od czego to zależy? Od czego zależy ta decyzja? Czy tutaj archeologowie będą kontynuować odkrywki? Badania trwają, więc decyzja zależy od tego, co znajdziemy. Bo może się okazać, że tylko fragmentami są zachowane relikty bruków czy relikty ulic, a w innych miejscach prace były prowadzone dużo bardziej ingerencyjnie i po prostu nic nie ma. Więc dopiero jesteśmy na początku badań, na początku różnorakich analiz. Błażej Kulesza, telewizyjny Kurier Warszawski. Czy macie Państwo już jakiś pomysł na to, w jaki sposób ewentualnie wykorzystać te odkrycia, w jaki sposób upamiętnić to, co zostało odkryte? I drugie pytanie, czy coś Was zaskoczyło w związku z tymi rzeczami, które były zapisane chociażby na planach? Oczywiście
to tak jak też wspomniał pan konserwator, to w jaki sposób zostaną te artefakty zachowane, odtworzone i jakby w jaki sposób też my będziemy potem jakby wykorzystywali je ewentualnie do istniejącego projektu czy pomysłu na zagospodarowanie samego placu. To jest przedmiotem teraz naszych rozmów przez najbliższe kilka tygodni. Dzisiaj tej odpowiedzi jasno nie możemy dać, z racji chociażby na to, że nie wiemy, jak dużo tych elementów tej infrastruktury pod ziemią jest w sposób niezachowany zakryte. Tak jak Państwo widzicie, za Państwa plecami jest chociażby trybuna honorowa, która jest tak głęboko zafundamentowana, że ona ingeruje absolutnie w całą tkankę, która tam istniała przed wojną, więc z pewnością na tamtym fragmencie nie ma żadnych śladów tej infrastruktury, to można już jakby z całą świadomością podkreślić. Natomiast dotychczasowe nasze rozmowy ze służbami konserwatora, chociażby dotyczące czy Placu Trzech Krzyży, już nie trzymajmy się tego przykładu, służą temu, żeby absolutnie wykorzystywać elementy tego, co udaje nam się odkryć w ramach prac drogowych i pamiętniać je czy to w sposób symboliczny, czy w sposób szeroki, po to, żeby pokazywać, że to miasto przechodziło różne fragmenty swojego, różne losy i tak jak powiedział pan przewodniczący Potapowicz, ta bolesna historia, jaką nasze miasto przeżywało po wojnie, jest dla nas absolutnym, czyli dla nas absolutnie oczywiste, pewne zobowiązanie, jakie na nas ciąży, nie tylko na służbach konserwatora, ale na nas jako na władzach miasta, żeby te elementy pokazywać wszystkim tym, którzy to miasto odwiedzają. Nie wiem, czy pan konserwator chce coś dodać jeszcze ewentualnie a propos kierunku, w którym możemy pracować? Tak jak wspomniałem, to jest dopiero początek badań. Trwa nadzór archeologiczny nad tymi badaniami. Robi to bardzo profesjonalny zespół. Zostały wykonane kwerendy historyczne. Te badania terenowe trwają. Będziemy bardzo bacznie patrzeć, co tutaj się znajduje, co zostanie odkryte. I to jest dopiero początek drogi, którą idziemy. Ja jeszcze uzupełniając odpowiem, mamy chociażby pomieszczenie techniczne znalezione, niezinwentaryzowane wcześniej na żadnej dokumentacji, pomieszczenie, które stoi praktycznie w połowie pod wodą. Oczywiście jak wszystko w tamtych czasach, to i tutaj mamy instalacje, które tak na dobrą sprawę na mapach są albo ich nie ma. Biegną na rzędnych, takich jak na mapach, bądź na innych. No taki standard wtedy był budowy i odbudowy Warszawy i z tym borykać się trzeba. Prawda o tym, że w tym miejscu biegły ulice i ten układ, który jest dzisiaj, nie odpowiada temu historycznemu, jest oczywiście do sprawdzenia, natomiast jakość tych odkryć, skala ich zniszczeń bądź nienaruszeń, tak jak tutaj w niektórych miejscach, jest zawsze kwestią otwartą i okazuje się w momencie, kiedy ten urobek nawieziony na ten teren zostaje zabrany i tak samo w tym przypadku. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Straszna. Mam pytanie, co się stanie z trybuną honorową, która jest za nami i co będzie z jej piwnicami, co z kandelabrami, chyba część już została wywieziona z placu i pytanie o Placu Krzyży, gdzie też było dużo odkryć archeologicznych, a remont tam trwa już właściwie rok, kiedy on się skończy. Pan dyrektor odpowie o obecnym harmonogramie, jeśli chodzi o pracę na Placu Trzech Krzyży, które też, jak Państwo wiecie, harmonogram jest w dużej mierze zdeterminowany właśnie tym, co odkryliśmy i też koniecznymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków i też wolą z naszej strony zachowania jak największej części elementów infrastruktury, która jest infrastrukturą znajdującą się pod obecną nawierzchnią. Natomiast wracając do miejsca, w którym jesteśmy tutaj, projekt zagospodarowania placu centralnego wybrany w konkursie był przedmiotem dyskusji publicznej kilka lat temu, tak jak mówiłem, jest w nim zachowane również bryła samej trybuny honorowej, więc absolutnie zamierzamy, tak jak w każdym innym przypadku, zrealizować projekt zagospodarowania Placu Centralnego w całości, w taki, w jaki sposób został on wybrany przez sąd konkursowy i w jaki został on zaprojektowany przez zespół projektowy. On uwzględnia również zachowanie trybuny honorowej jako elementu, który jest wpisany jakby w zagospodarowanie tego otoczenia Placu Defilad. Będzie wymagał on korekt, dlatego że niweleta samego placu, tak jak być może Państwo kojarzycie,
jest tak skonstruowana, czy też tak jest położona, że względem poprzedniego poziomu powierzchni placu ona jest podnoszona do góry miejscami o 2, 2,5 do 3 metrów. W związku z tym również będzie musiała nastąpić korekta wysokościowa elementów samej trybuny. Od razu mówię, że będzie to przedmiotem też uzgodnień z konserwatorem zabytków po to, żeby uwzględnić sam kształt trybuny w taki sposób, aby ona miała odwzorowanie względem sposobu zagospodarowania jeszcze przed remontem. Niweleta, to tak dla Państwa świadomości, samego nowego placu jest na poziomie ulicy Marszałkowskiej. Ci z Państwa, którzy korzystali z placu Defilad, wiedzą, że w sytuacji, kiedy zjeżdżało się na plac Defilad, zjeżdżało się lekko w dół, więc łatwo sobie wyobrazić, że wszystko, co będzie na nowym placu, będzie de facto dzisiaj wyżej niż my dzisiaj stoimy. Nawet, tak bym powiedział, będziemy mieli plac na poziomie naszych oczu, mniej więcej w tym miejscu, w którym teraz stoję. To ja odnośnie placu Trzech Krzyży od razu odpowiem, że nie mamy tam tak komfortowej sytuacji jak tutaj, gdzie wygrodziliśmy sobie teren, pracujemy na całym placu budowy. Na placu Trzech Krzyży pracowaliśmy cały czas pod ruchem, wykonawca był zobowiązany zapewnić ten ruch w trakcie budowy pierwszej nitki, teraz od budowy drugiej nitki, bo w zasadzie jakby w pierwszych pracach wiadomym było, że skala odkryć jest też duża, natomiast nie mogliśmy prowadzić tych odkryć w sposób taki całokształtny, tak? Robiliśmy to etapami. Ja tu w tym miejscu dziękuję panu profesorowi, bo gdyby nie zaangażowanie pana profesora i szybkie decyzje wydawane, to my byśmy pewnie byli w połowie tego procesu, który jest w tej chwili. Tam mieliśmy torowiska tramwajowe, mieliśmy bruk, mieliśmy wykopaliska archeologiczne związane chociażby z funkcjonującym tam targowiskiem, jakby też innym kształtem kościoła. Jakby to wszystko ma swoją cenę, jakby tą ceną jest czas. My jeszcze w tym wszystkim musimy się zmieścić jakby w rzędnych budynków, które otaczają ten plac. W związku z tym ta praca tam jest naprawdę koronkowa. Tam każdy centymetr ma znaczenie. W głąb nie można iść, w górę nie można iść, a trzeba szukać rozwiązań. Rozmawialiśmy na temat pozostawienia bruku. Wtedy mówiliśmy o tym, że autobusy nie pozostawiają tego bruku w sposób nadający się do eksploatacji, stąd przykrycie tego bruku. Ostatecznie jakby wypracowaliśmy dwa miejsca, w których ten bruk będzie eksponowany. Za chwilę będziemy układać ulicę Bracką, tą końcówkę, która wpada w plac Trzech Krzyży z nawierzchni kamiennej. To też jest kwestia uzgodnień, które wypracowaliśmy, a nie podstawowego projektu. Natomiast w tej chwili mogę już powiedzieć, że wszystkie badania archeologiczne zostały tam zakończone, my już idziemy do góry. Tutaj nie powinno być żadnych niespodzianek. Kładziona jest stabilizacja i konstrukcja jezdni. Chcemy w sierpniu wylać nawierzchnię asfaltową na ciągu głównym i puścić już ruch w dwóch kierunkach po dwóch osobnych jezdniach, zostając tylko i wyłącznie już w narożnikach i w bocznych wlotach ulic, gdzie jeszcze trochę prac brukarskich nas czeka. No i październik to jest ten miesiąc, w którym jakby wykonawca zobowiązał się sadzić drzewa, więc całość będziemy mogli z końcem października jakby podziwiać już w tym docelowym kształcie. Natomiast fakt, ta inwestycja w wielkich bólach, ale myślę, że na koniec jakby będziemy mieli wszyscy poczucie, że było warto poczekać. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeśli nie ma więcej pytań, to ja powiem tylko, że nasze inwestycje są dla nas priorytetem, są ogromnie ważne, ale też wiadomo, że pracujemy na gruzach dawnej Warszawy, dawnego miasta, co z najwyższym szacunkiem chcemy odnotować. I już na tym etapie też współpracujemy z jednostkami kultury, takimi jak Dom Spotkań z Historią, po to, żeby właśnie te wszystkie artefakty, te pozostałości, pamiątki po dawnej Warszawie z należytym szacunkiem zdokumentować i żeby potem mogły być na przykład w tym miejscu publikacje, wystawy poświęcone tym wszystkim wydarzeniom. To zdjęcie również dzięki uprzejmości DSH możemy Państwu dzisiaj pokazać. Ja serdecznie Państwu dziękuję i Państwu również. Łukasz Pukalski, Zarząd Dróg Miejskich. No tak na początku, co tutaj powstaje właściwie? Plac centralny, miejsce spotkań, przyszłe miejsce spotkań dla warszawiaków z zielenią, z zbiornikami wodnymi.
prawdziwy plac centralny, którego Warszawa do tej pory nie miała. Dobrze, tutaj są odkrycia w ziemi i tak samo jest przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż Marszałkowskiej. Kiedy będzie się zakończyć? Tylko skala tych odkryć jest zupełnie inna, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Marszałkowskiej, gdzie budujemy m.in. ścieżkę rowerową. Tutaj na wysokości ulicy za Żelazną Bramą mamy w ciągu tej ulicy kamienice, piwnice kamienic. W zasadzie jakby badania archeologiczne kończą się, wykonawca wznawia pracę w tym miejscu, natomiast na czas badań archeologicznych, jakby prowadził pracę w innych miejscach, w związku z tym jakby nie powinno to wpłynąć na ostateczny termin realizacji inwestycji. Natomiast tu na placu centralnym schodzimy na 10 metrów głębokość, by budować zbiorniki retencyjne. Już przy pierwszych robotach ziemnych trafiliśmy 2 metry poniżej dzisiejszych rzędnych na stary przebieg ulic, m.in. ulicy Złotej, po której biegły przedwojenne tramwaje. Widać już po odkryciach bocznych w stosunku do tej ulicy, że prawdopodobnie będziemy mieli piwnice, ceglane piwnice z starych, zbombardowanych w trakcie wojny kamienic. Wygląda na to, że teren ten został przysypany gruzem i tak jak wyglądał on w 45 po zakończeniu wojny, tak prawdopodobnie będzie wyglądał też dzisiaj. No i w tej chwili dyskusja z konserwatorem na temat zakresu tych odkryć, czy koncentrujemy się tylko na tych miejscach, w których jakby schodzimy głęboko, jesteśmy w kolizji w stosunku z tą starą zabudową, czy odkrywamy całą tą powierzchnię. I taka sytuacja z gruzami jest mniej więcej pod całym Pałacem Kultury i Nauki i tym obszarem? Wydaje się, że nie, bo przy Marszałkowskiej biegnie linia metra i tutaj ten teren jest uporządkowany. Muzeum Sztuki Nowoczesnej budowane przy Marszałkowskiej, tutaj też większych odkryć archeologicznych nie było. Natomiast sam pałac jest na wywyższeniu. W związku z tym jakby w tym miejscu prawdopodobnie po prostu zasypywano te ruiny, nie porządkowano terenu przed budową, tylko stawiano budowle na starych, zniszczonych ruinach. I jakby to różnica pomiędzy tym, co mamy w tym miejscu, a tym, co mamy na wysokości Marszałkowskiej. Zresztą Warszawa, ścisłe centrum, jest pełne odkryć archeologicznych. W zasadzie każdą inwestycję, którą realizowaliśmy, czy Plac Pięciu Rogów, czy Miodową, czy Plac Krasiński, czy Plac Trzech Krzyży, tutaj ten przebieg ulic albo jest inny, albo inaczej były kształtowane kamienice, albo inaczej były odtwarzane budynki po wojnie. W związku z tym jakby nie da się chyba w centrum miasta jakby prowadzić inwestycji, nie trafiając na tą historyczną Warszawę. Natomiast jakby skala tego odkrycia, które mamy na placu centralnym, jednak chyba jest zdecydowanie wyższa, bo tu wydaje się, że cała tkanka ulic została zasypana. Odtworzenie, które jest na zupełnie innych rzędnych, 2 metry wyżej, było robione bez żadnej kolizji z tą historyczną tkanką miasta. Tak, z innej strony wiadukt Madewilskiej jest już ukończony, jest przejezdny, a kiedy się zakończą wszystkie prace tam w tym miejscu? No tam czekamy jeszcze na przyłączenie z TN-u po to, żeby przykryć ostatnie zakresy. Mówimy o chodniku i to już tylko na to czekamy, natomiast faktycznie przejezdność i zakończenie wszystkich pozostałych prac udało tam się urwać parę dni z terminu, więc jakby większych utrudnień już w tym miejscu nie ma. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie o chyba ścieżek rowerowych. Aktualnie wszystkie ścieżki rowerowe nie mają zbytnio oznakowania, która ścieżka rowerowa ma pierwszeństwo przy wylotach i skrzyżowaniach, więc wszystkie skrzyżowania są równorzędne. Czy coś z tym będzie robione tak, żeby nie trzeba było wstawać na przykład na Świętokrzyski przy każdym prawoskręcie? No, w jakiej organizacji ruchu pan nie przyjmie, to zawsze ktoś musi się zatrzymać, żeby kogoś przepuścić. Albo na poziomie jakby wyników wynikających z organizacji ruchu, albo na poziomie przepisów ogólnych, więc jakby tutaj rozwiązania bezkolizyjnego nie ma. Mamy rondo na Polach Mokotowskich i jakby to jest rozwiązanie jedyne bezkolizyjne, natomiast w pozostałych przypadkach, w momencie kiedy przecinają się ścieżki rowerowe, decydują zasady ogólne. Czyli nic tutaj w tej sprawie nie będzie? Na ten moment nie planujemy.